Hej, cześć, witam serdecznie. Ja jestem Arkadiusz, to jest Pillars of Eternity. Właściwie zagrajmy w Pillars of Eternity. W związku z tym, iż w poprzednim odcinku mieliśmy przyjemność porozmawiać sobie z niejaką Bellasegą, która wniknęła w duszę Alotha, który jest przebudzonym, ma troszeczkę lekkie, można powiedzieć, rozdwojenie jaźni i w jego ciele znajduje się kobieta. Niejaka Isemeth, nie pamiętam już jak ma, ale jakoś tam ma. Czasem udajemy się w stronę drugiego pokoju. Kogo my tu mamy? Możemy go wyreperować. Proszę bardzo. W rogu laboratorium Moedreda dostrzegasz wielki, sfatygowany kufer. Po samej jego wielkości można by wnioskować, że w środku znajduje się coś ważnego. No dobra, przyjrzyjmy się kufrowi w takim razie na początku. Poza wielką kłódką z przodu kufra nic szczególnego nie zwraca Twojej uwagi. Cokolwiek ten animanta trzyma w środku, najwyraźniej nie chce, by dostało się to w cudze ręce. Dobra, możemy otworzyć kufer? Wyciągasz klucz zdobyty od Helgi Heljaga i umieszczasz go w zamku. Pasuje idealnie. Przekręcasz go, słyszysz głośny brzdęk. W kufrze nie ma żadnych zwojów ani skarbów. Zamiast tego stoisz oko z dzikim spojrzeniem i pełną zębisk paszczą zdeformowanego, ohydnego tworu. Jego niegdyś ludzka sylwetka została zniekształcona przez kanciaste kości i przerażające szpony. Kontynuuj. Wzdrygasz się, dostrzegając w wydłużonych, zdeformowanych kościach, obciągniętych ziemistą skórą, niewyraźny kształt młodej dziewczyny. Stworzenie ryczy i wyskakuje z kufra, ale nie rusza się w twoim kierunku, lecz w stronę Moedreda. Moedred nie zdąży nawet krzyknąć, a jego gardło już zostaje rozerwane. Okej, czyli nie pogadaliśmy z klientem sobie za bardzo. Wicht! No dobra. Czyli mogłem najpierw zamienić z nim kilka słów, no ale już okazało się, że niestety nie bardzo. Nie porozmawialiśmy z nim za wiele. Co mamy tutaj? Światło brzasku. No dobra, zabieramy wszystko. Nie jestem pewien, czy to był dobry ruch z mojej strony, ale to jest RPG. Pewnych rzeczy się nie przewidzi. Dobra, idziemy więc dalej, do następnego z pokoi. Strażnicy lecznicy. Co mamy tutaj ciekawego? Krawędzie klatki są wygięte i poznaczone śladami szponów, czyli to taki jakby loch trochę jest. Okej, mamy Ripley. Na początku ją trochę wyreperujemy. Co ona tu ma? Karta pacjenta. Okej. Karta pacjenta Batixa, blada dama. Pacjentka ta kobieta po 40 po przebudzeniach zyskała świadomość wcześniejszego życia jako seryjny morderca. Proszę. Dobra. Mamy Grama. Pacjent to mężczyzna z wieku około 30 lat. Brak zdolności mowy zupełnie w wyniku nadmiernej fragmentacji duszy. Czyni go idealnym kandydatem do aktualizacji badań. Niestety eksperymenty spowodowały znaczne bóle i wzbudziły panikę. Musiałem więc skorzystać z pomocy strażników, aby móc zastosować ostatnie procedury. Czyli taki zakład psychiatryczny jest, tak? Można tak to powiedzieć? Ups, coś tam zabrałem. Dobra, zabieram wszystko. Dobra. Skubnęliśmy mu wszystko, co miał. To jeszcze możemy zobaczyć, co ma ciekawego. Listwo od Azo. Co my tu mamy? Potrzebuję więcej miedzianych przewodów do mojego kolejnego eksperymentu. Nie zgłaszaj się po nie do magazynu w lecznicy. Nie mam czasu na nieuniknione w takim wypadku pytania prymariusza. Koadmen Azo. Dobra, zabieramy ten list również. I zamiemy teraz dwa słowa z Riplim. Młoda Orlanka wodzi palcem na grzbietach książek. Żądek porządku. Jej ruchy są szybkie i płochliwe jak u ptaka. Nie zauważa cię, dopóki nie stajesz tuż obok. O rany, rzecze Ripley. Wystraszyłeś mnie. Czy ty w ogóle możesz tutaj przebywać? No dobra, możemy się zapytać, czy jest animatką, która kupuje relikty od Imatla. Okej? Okay? Nie. Jestem animatką, zatem nie. Ale wiem, że większość z tych reliktów została skradziona z ruin Eir Glandfath. Ich sprzedaż jest nielegalna. Jeśli to wszystko, to muszę wracać do roboty.
No nie, wiesz, opowiedz, co tutaj robisz. Głównie pomagam mistrzowi Azo w ustawianiu i czyszczeniu sprzętu. Utrzymuję również porządek w jego biurze, ponieważ on sam jest zbyt zajęty, by to robić. No dobra, poszukuję specjalistę od przebudzeń. To już jest za nami w sumie, ale zapytajmy. Mnie? Jestem tylko asystentką mistrza Azo, ale jest tutaj wizytująca badaczka z Revua o imieniu Bella Saga. Właściwie Bella Sega. Twierdzi, że się na tym zna. Wiemy, zna się, sprawdziliśmy się. Żegnam. A coś ciekawego? Nic. Tutaj ten Marvel mnie troszeczkę, znaczy Marvel, jak on tam miał, ten zawodnik? No nieważne, już nie ma co do niego wracać w każdym bądź danym razie. Co mamy tutaj? Zrobię na wszelki wypadek sobie zapis. Żeby się nie okazało zaraz, że ja tam wejdę, a oni... A oni zrobią to, co zrobią. Potrzebujesz właściwego klucza. No dobra, czyli pogadaliśmy tutaj ze wszystkimi. Tutaj ten kurczę pojawił się znikąd. Pojawił się znikąd niestety ten tutaj Witch. Troszeczkę nam, że tak powiem, popsuł plany i szyki. No ale trudno. Dobra, chciałbym teraz zobaczyć coś takiego jak... Dobra, no to w takim razie zobaczmy, pogadajmy z tym kurczę posągiem, tak? Jestem cały tutaj chyba główny szef tego całego interesu. Zobaczymy, co on ciekawego nam powie. Dlaczego on schował w kufrze w ogóle tą osobę? Właściwie nie wiem, czy to można powiedzieć, że to osoba była. Dobra, poruszmy temat z Prymariuszem. Czy rozmawialiśmy z kimś takim jak Jarmit? Na pewno tak, dobra. Dobra. Hail and well met. Czy dowiedziałeś się czegoś ciekawego? No naturalnie, znalazłem zapisy mówiące, że Azo prawdopodobnie prowadzi podejrzane eksperymenty. Prymariusz Edhelmoer. Eksperymenty? Kaedman Azio jest teraz odpowiedzialny za opiekę nad pacjentami. Nie posiada już uprawnień do przeprowadzania eksperymentów. Kaedman rozczarował mnie. Miałem nadzieję, że będzie twoim przewodnikiem podczas prowadzonego przez ciebie śledztwa. Znajdziesz go w jego gabinecie lub w oddziałach leczniczych. Natychmiast udzielę ci odpowiedniego pozwolenia, abyś mógł się tam udać. Bez wątpienia będziesz chciał z nim porozmawiać na temat tej sprawy. Aż sam jestem ciekaw, co ona może mieć do powiedzenia, co on. Zachowaj ostrożność na oddziałach. Jest tam kilka niebezpiecznych przypadków. Prosiłbym także, abyś bardzo postarał się ich nie denerwować. Mają wystarczającą ilość zmartwień i bez tego. No dobra, żegnaj. Czyli myślę, że w tym momencie mamy możliwość dostania się do tej lecznicy, która znajduje się pewnie na parterze, właściwie na piętrze minus jeden. I zaraz się przekonamy, jakich tutaj niebezpiecznych przypadków będziemy mieli możliwość się. Jakich przypadków będziemy mieli możliwość przyznać, znaczy przyznać, zapoznać się z nim. Czasem ja tutaj sobie pozwolę użyć mocy tytoniu naturalnie. Znaczy, to podobnie, to wygląda tak jak taki szpital psychiatryczny, który nazywa się jak Lecznica Dusz. Myślę, że nie jest to jakiś... Jak widać, ludzie mieli zawsze problemy. Jedni mieli rozdwojenie jaźni, jedni mieli inne problemy. A okazuje się, że za wszystko odpowiedzialne są podwójne dusze. Właściwie dusze, które przebudzają się od czasu do czasu. Wracam. Spoczywam na komputerze, przy komputerze, obok komputera i idźmy zobaczyć teraz tutaj te... te pokoje tych pacjentów. Prymariusz mówi, że możesz wejść. Uważaj tam na siebie. No dobra, wchodzę. Kurczę, no faktycznie, mamy tutaj kilku tych zawodników. Jak wszyscy się na nas rzucą, no to mamy ciepło, dlatego... Na początek zrobimy kontrolny save. No i lecimy po kolei. Mamy tutaj na początku kogoś takiego jak Freyol. Proszę bardzo.
Krzywy kręgosłup sprawia, że sylwetka tej kobiety jest pochylona. Jej tłuste włosy wiszą wokół dużych oczu jak winorośl. Uśmiecha się do ciebie. Pewnie kogoś odwiedzasz. Przyglądać się jej po chwili dodaje. Mam nadzieję, że to przyjacielska wizyta. Dobra. W takim razie wypytajmy go, ją właściwie, o Azo w takim razie. Co wiesz o tym animancie imieniem Azo? Ach, bardzo go lubię. Animanci nie interesują się zanadto swoimi pacjentami. Patrzą na nas jak na króliki doświadczalne, ale mistrz Azo jest inny. Troszczy się nawet o najbardziej chorych. Można powiedzieć, że robi to z czystego altruizmu. Dzięki niemu ja i inni pacjenci o wiele lepiej rozumiemy samych siebie. A to, co mu zrobili, wielka szkoda. Udaje, że nic się nie stało, ale wiem, że wciąż go to dręczy. No dobra, w takim razie, co mu się przydarzyło? Freyol wodzi niespokojnie oczami, a jej głos przechodzi do szeptu. Nikt nie chce o tym mówić, ale doszło do wypadku. Miał opinię jednego z najzdolniejszych animantów w Jeleniobożu i dlatego zgłosiłam się tu na leczenie. Niektórzy mówią, że to jego wybujałe ego sprawiło, że chciał zgłębić dziedzictwo. Ale nawet jeśli lubił robić niektóre rzeczy na pokaz, to wierutna bzdura. Azo kocha swoją ojczyznę. Chciał po prostu pomóc. Nie mówił wiele o swojej pracy. Podejrzewał, że jego współpracownicy mogliby ukraść wyniki badań, ale powiedział mi kiedyś, że odkrył sposób na stworzenie duszy. No ciekawe stwierdzenie. Niedokładnie duszy, jak on to powiedział. Chyba nazwał to namiastką. Miał jakąś machinę, która czerpała energię z samego eteru. Możesz sobie to wyobrazić? W każdym razie miało to pomóc w rozwiązaniu problemu dziedzictwa. Dzięki jego odkryciu łatwiej byłoby kochać i opiekować się próżno zrodzonymi. Bogowie wiedzą, że tego właśnie potrzebujemy. Czy wiesz, jak nazywają te biedne, puste dzieciątka w darze Ondry? Nie wiem, powiedz. Mówią o nich boje, ponieważ wiele z nich znajdują w wodzie, unoszących się na powierzchni twarzą w dół. Żyjemy w szalonych czasach. No okej, no to całkiem fajnie. W każdym razie mistrz Azo zaplanował publiczny pokaz rezultatów swojej pracy w Miedzianych Alejach. Był bardzo podekscytowany. Następnego dnia zamknął się we własnym gabinecie. Nie przyjmował żadnych wizyt. Przestał widywać pacjentów. Dokładnie nie wiem, co się stało. Nie mam serca, by go o to pytać. Cieszę się, że pozwolili mu znowu zacząć leczyć. No dobra, taka krótka historia. Boję. Okej. Czy wiesz, gdzie mogę znaleźć Azą? Wydaje mi się, że gdzieś go tu dzisiaj widziałam. Sprawdziłeś w laboratorium? Jest za ścianą jego gabinetu. Ostatnio spędza tam większość czasu. No dobra, to teraz wniknijmy troszeczkę bardziej w zachowanie innych pacjentów. Czy któryś z tutejszych pacjentów dziwnie się ostatnio zachowywał? No cóż, jest tu Batiksa, która ciągle przeżywa morderstwo popełnione przez siebie ponad 5 wcieleń temu. Jest też Idelman. Mówią, że ma tylko połowę duszy. Aha, no to mogłem tutaj zapoznać się z treścią tych wyników badań, ale to już odpuśćmy. Znaleziono go, gdy kolekcjonował twarze innych osób. Okej. Ponieważ wierzył, że jego własna jest fałszywa. No to też ma troszeczkę rozdwojenie jaźni, to raczej nie jest. No taki fetyszyk trochę. Gram natomiast mówi w języku, którego nikt nie rozumie, a czasami po nocach słychać jego wycie. W odróżnieniu od ich zwyczajnego zachowania? No cóż, wydaje mi się, że tak, ale nic, co działoby się wbrew ich woli. Mistrz Azo powiedział nam, że część pacjentów w oddziale północnym zgłosiła się na ochotnika do nowego leczenia i zostanie przeniesiona do jego laboratorium, aby można im było pomóc. Oddział północny mieszczą się najtrudniejsze przypadki. Cieszę się, że niektórzy pacjenci zdecydowali się na leczenie. Wydaje mi się, że od kiedy się zaczęło, jest tam znacznie ciszej. Najczęściej biorą Grama. Walczy z nimi, ale on zawsze był trochę dziki. Okej, czy wolno mi odwiedzić oddział północny? Trzymają ich osobno. Chyba nigdy nie widziałam, żeby strażnicy wpuścili jakiegokolwiek gościa. Wstęp ma tylko mistrz Azo.
I dorzuca, możesz go o to zapytać, jest bardzo miły. Ok, dlaczego tu jesteś, Freyol? Na jej policzki ukryte są zasłonę... wróć komenda. Na jej policzki ukryte za zasłoną włosów występuje rumieniec. Nie chcę nic mówić, stracę w twoich oczach. Nie martwiłbym się o to. No dobra, słucham. Będziemy kulturalni, grzeczni i dżentelmeńscy. Nie najlepiej mi się wiodło w ciągu tych ostatnich kilku lat. Prawdę mówiąc, nikomu za dobrze się nie wiodło. Staram się nie myśleć o tym, jak o czymś, co dotknęło tylko mnie. Straciłam męża i obu chłopców w wojnie świętego, a moja córka? Dopadło ją dziedzictwo, zanim mogłam ją nazwać naprawdę moją. Jakoś dawałam sobie radę. Co innego można zrobić? Przeniosłam się do niewielkiej izby w darze Ondry. Zajmowałam się naprawą ubrań. Mogłam też liczyć na życzliwość nieznajomych, kiedy nastawały gorsze czasy. Ale dawałam sobie radę, a bogowie czuwali nade mną. Mogłam z tym żyć. Pewnego dnia pojawiła się taka jedna szlachcianka. Chciała, żeby naprawić jej piękną suknię. Była naprawdę wspaniała. Nigdy nie widziałam takiego odcienia błękitu. Tylko, że tak naprawdę widziałam. Przyjrzałam się tej sukni i nagle przypomniała mi o czymś. Miałam, jak to się mówi, przebudzenie. Przypomniałam sobie, że w innym życiu byłam szlachcianką. Wszyscy mi naskakiwali, a mężczyźni byli mną zaślepieni. No, najlepsze jadło, przepiękny dom. Wszystkie te rzeczy, o których nigdy nie śmiałam marzyć, to wszystko kiedyś należało do mnie. Ta wiedza była jak trucizna. Miałam wszystkie te rzeczy, których nigdy nie zdobędę w tym życiu. Coś się ze mną stało. Jedzenie zaczęło odrażająco smakować. Ściany w mojej izdebce wydawały się coraz bardziej do mnie zbliżać. Nie byłam już w stanie spać we własnym łóżku. Więc przyszłam tutaj. To było jedyne wyjście. To albo włamanie się do jakiejś posiadłości i rozkazywanie służącym. Wiem, że wygląda to jak coś niewartego zamartwiania się. Nie musisz mi o tym mówić. Ale nie mogę sobie z tym poradzić. Zaczynam się zastanawiać, czy bogowie wybrali dla mnie to życie. A jeśli tak, to co strasznego uczyniłam, aby na to zasłużyć? No dobra. Ciekaw jestem, bo tutaj była ta możliwość pokierowania pewnych ludzi do tego teatru, czy tam amfiteatru. Nie wiem, czy pamiętacie, w jednym z poprzednich odcinków taka aktoreczka tam była i bardzo, bardzo tutaj namawiała nas. No dobra. Może kiedy wrócisz do takiego życia, jeśli nie w tym wcieleniu, to w następnym. To bardzo dziwne, ale myślę, że nawet to, co najlepsze, nie będzie już dla mnie wystarczająco dobre. Myślę, że doszło do tego momentu, jeszcze kiedy byłam tamtą szlachetnie urodzoną damą. No dobra, zaktualizowano nam dziennik. Ten, który czeka. Czyli mamy teraz przesłuchać Grama z oddziału północnego. Dojdziemy do niego na pewno, niewątpliwie za jakiś czas. Tymczasem mamy tutaj niejaki cielesny konstrukt. Konstrukt odwraca głowę w twoim kierunku i spogląda na ciebie czujnie. Czyli może to być jeden z pacjentów. Znaczy z pacjentów, ze strażników właściwie. No proszę bardzo, chłopaki sobie tutaj dyskretnie ukryli flachę na czarną godzinę. Dobra, idźmy więc dalej. Proszę, co tu nie ma przejścia? Tu jest przejście, dobra. Na górze też jest przejście. Najpierw pójdziemy tutaj, zobaczymy, co tutaj spotkamy. Mamy tu prawdopodobnie jakiś magazyn. O, mamy tego całego Kaedmena Azo. I shall make it so. Skubniemy go ze skrzyni, co ma? Krucze skrzydło, wyjątkowa jakość buława. No na pewno to łykamy. I can get it to spill its secrets. No i proszę. Blight Golan, wyjątkowa jakość, lekki pancerz. Ciężka. Kurczę, będę musiał z tymi przedmiotami sobie też na spokojnie usiąść. Na spokojnie, właściwie już poza odcinkiem i sobie przejrzeć te wszystkie nowe rzeczy, które dostałem i wyekwipować się. Niemniej jednak wracamy do gry i porozmawiajmy z samym Kaedmanem Azo.
Zobaczymy, co ciekawego ma do powiedzenia. Łysiejący mężczyzna o okrągłej twarzy obraca się w twoim kierunku. Jego górna warga jest lekko uniesiona przez nieco spiczasty nos. Przez co, kiedy się krzywi, widać jego górne zęby. What is the meaning of this? Co to ma znaczyć? No dobra. Możemy teraz po kolei z nim pogadać. Zacznijmy od końca, od eksperta od przebudzeń. Wiemy, że była to ta niewiasta. A Anso odpowiada: nie mam czasu na udzielanie ci wskazówek. Idź zawracać głowę komuś innemu. No dobra. Czy jesteś może animantą, który kupuje relikty od Imatla? To jest dobry wrzut, to trzeba wszystkim zadawać to pytanie. Czy ty czasem nie próbujesz mnie zdyskredytować? Idź wtykać nos w sprawy kogoś innego. What is it now? O co znowu chodzi? No dobra, słyszałem, że zostałeś zdegradowany. Przechodzimy już bardziej do wnikliwych pytań jego persony. Jak do tego doszło? Nozdrza Azo rozdymają się, a jego górne zęby ukazują się jeszcze wyraźniej. To nie twoja sprawa. Pewnie ktoś z nich cię do tego namówił, co? Audumer? Ten pyszałkowaty krętacz? Wszystko poszło nie tak. Wszystko. Nie mam pojęcia, jak to się stało. Nigdy się tego nie dowiem. Pluję na podłogę zupełnie, jakby chciał się pozbyć smaku goryczy z ust. No dobra, chciałbym wejść na oddział północny. Wykluczone. Ci pacjenci zostali odizolowani nie bez powodu. Okej, czy możemy użyć jakichś rzeczy ciekawych? No niestety, percepcja nam nie pozwala. Możemy powiedzieć, że dostaliśmy zezwolenie na prowadzenie dochodzenia w tym miejscu. Najlepiej by było, gdybyś zgodził się na współpracę. Okej, możemy tutaj powiedzieć, że Freyol nam powiedziała, ale to może być słabe. Możemy powiedzieć, że widzieliśmy jego zapiski. Wiem, co z nimi robisz. I to też powiedzmy. Those are private. You have no right. To własność prywatna. Nie masz prawa. Zaciska dłoń w pięść i przygryza palec wskazujący. W jego oddechu niemal słychać złowrogie warczenie. A na jego twarzy widnieje głęboki grymas. Fine. Speak to them for all the good it'll do you. I'm sure the discussions will be fascinating. Okej, czyli po prostu pozwala nam w telegraficznym skrócie jednak dostać się na ten oddział. Wyciąga ciężki klucz z jednej z kieszeni i nim ci go podaje, niemalże ciska nim o podłogę. Okej, bierzemy ten klucz, mamy więc możliwość dostania się do oddziałów. Dobra, i tutaj jeszcze możemy zauważyć słuszną uwagę, że Edhelmoer powiedział mi, że nie wolno ci zajmować się eksperymentami. Azo odpowiada dosyć podniesionym głosem. Owszem, no cóż, Edhelmoer nie zrobił zbyt wielu dobrego dla innych, odkąd przyniósł swoją duszę do nieożywionego przedmiotu. Nie rozumiem, dlaczego miałbym mu się podporządkowywać. Gdyby animanci wypełniali wszystkie polecenia swoich przełożonych, jak daleko byśmy zaszli? Na własne życzenie bylibyśmy takimi samymi zacofanymi ignorantami, jak mieszkańcy Reat Kares. Nie wiedzielibyśmy nic na temat życia i śmierci, a nawet na temat samych siebie. Bylibyśmy zagubieni w ciemnościach, kompletnie nic nie wiedząc. Kana wrzuca. Prowadzą nas nasi przywódcy. Bez nich pewnie byśmy zbłądzili. Jeśli ten człowiek spróbuje działać na własną rękę, to niech sam się o siebie zatroszczy. Bez wsparcia ze strony lecznicy dusz. No dobra, czyli mamy tutaj znowu kilka możliwości odpowiedzi. Wejdźmy sobie w neutralną strefę. Z pewnością istnieją inne, mniej ryzykowne dla życia pacjentów możliwości. Indeed. Many lives have been spent in such pursuits, writing treatises and poems. But tell me this, how does one verify the truth of a poem? If some philosopher stumbled across the meaning of our existence, how would we know it from a false one? These are wasted lives. In animancy there is progress. We are measurably closer to complete understanding because of our work. And that will be true until our work is complete. Azo odpowiada, przecież samej wielu poświęciło się ich poszukiwaniu. Pisano traktaty i wiersze. Powiedz mi tylko, w jaki sposób można zweryfikować prawdziwość wiersza? Jeśli jakiś filozof natknął się na odpowiedź odnośnie naszego istnienia, jak mamy odróżnić ją od fałszywej? To wszystko zmarnowane żywoty.
animację charakteryzuje postęp. Dzięki naszym wysiłkom jesteśmy znacznie bliżej pełnego zrozumienia tych kwestii. I nie spoczniemy, dopóki nasza praca nie zostanie zakończona. Who will solve Widewen's legacy? Some church? Some warrior? It will be an animancer, or it will be no one at all. I tutaj stwierdzenie Azo, kto rozwiąże problem dziedzictwa Widewena? Kościół? Może jakiś wojownik? Będzie to nie kto inny, jak tylko animanta. No dobra. Czy eksperymentowałeś na innych pacjentach? Tak, rzecz Azo. Nie ma sensu kłamać, skoro włączył się w to Edhelmoer. Poprosiłem o ochotników spośród naszych pacjentów i zgłosiło się kilka odważnych osób. W pewnym momencie byłem bardzo blisko przełomu. Rozumieli to. Zrozumieli, że ich ofiarą będzie miała znaczenie. Dobra, możemy jeszcze z nim poruszyć jakiś temat? What is it now? Nie możemy z nim poruszyć żadnego tematu już. No dobra. Zwiedźmy sobie jeszcze tutaj. Co my tutaj mamy? Mamy tutaj jakieś puste cele, można tak powiedzieć. Tych pacjentów, którzy są chyba mniej. Mamy cielesny konstrukt. Okej, są pacjenci, którzy są mniej jacy. Agresywni, można tak powiedzieć. Myślę, że to są te drzwi, do którego użyjemy tego klucza. Zwiedźmy sobie jeszcze tutaj okolice. Okej, mamy tu kolejną ze skrzyń. Mamy kolejny konstrukt. Nikt się nie buntuje, że może... A, proszę bardzo, wytrychy. Na pewno się przydadzą. Okej. Czyli zostają nam tylko tam jedne drzwi. Aha, i tutaj jeszcze jedne. No dobra, w takim razie może zacznijmy... Aha, tutaj nie ma drzwi. Są. Jednak są pilnowane przez strażnika. Czy ja mogę te drzwi w ogóle ruszyć? Nie bardzo. Dobra, w takim razie idziemy tutaj. Tych drzwi też chyba nie mogę ruszyć. Nie mogę, to są właśnie te drzwi. Okej, ale tym zajmiemy się już w następnym odcinku. Ja jestem Arkadiusz, to jest Pillars of Eternity. Dużo dialogów, dużo interesujących wskazówek, informacji, dużo pchnięcia questów do przodu, zadań. Ale co będzie dalej, dowiemy się już w następnym odcinku. Trzymaj się ciepło, cześć.